Gość studia Bałtyk. Robert Bodendorf, prezes Korzańskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, kiedy pan wstał po tej wiadomości, że w naszej gospodarce drgnęło, że rzeczywiście to są dobre wieści, 1,9, czyli 1,9 produktu krajowego brutto, wzrost w górę, że idą inwestycje, popyt krajowy, zagraniczny, to drgnięcie jest odczuwalne chociażby na tym rynku naszym koszalińskim? Ja od dawna mówiłem, że to bo kryzysu w ogóle nie było, pan mówił. No też właśnie, że to dotknęło niektórych branż, które były uzależnione szczególnie od tych kredytów hipotecznych i tam, gdzie te firmy uzależnione były od tego, czy ktoś inwestuje, czy nie, to one odczuwały tę sytuację, to pogorszenie, spowolnienie. Natomiast generalnie na rynku nic złego się nie działo, nie dzieje. No, jeżeli perspektywy są takie, że to PKB rośnie i wzrosło więcej niż było zakładane, no to tylko się z tego cieszyć i myślę, że mają ludzie powody do tego, żeby podejmować odważniejsze decyzje. I myślę, że tutaj może być właśnie ten obszar tego ożywienia, bo przedsiębiorcy, widząc te statystyki, mogą czuć się pewniej w podejmowaniu decyzji. I to może rokować pozytywnie. Ale są i tacy eksperci, którzy mówią, że na to ożywienie rzeczywiście realny wymiar trzeba będzie poczekać, bo na rynku pracy jest zastój. Bezrobotnych nie ubywa. Mówi się o tym, że ruszą prace tymczasowe, że potem ludzie będą na stałe zatrudniani, ale to są na razie opinie i przewidywania. Tylko że sam wzrost PKB o 1% to nie spowoduje nic wielkiego na rynku, więc to nie tędy droga. Przedsiębiorcy potrzebują wolności gospodarczej i mniej ingerencji w ich działalność i to może być ruch w kierunku takim, żeby coś ruszyło się tak faktycznie. Co wam jeszcze przeszkadza? No, same kłody pod nogami? Jeszcze raz? Same kłody pod nogami? No może nie same, ale brak zrozumienia po stronie generalnie państwa. Państwo reprezentują urzędnicy i urzędnicy nie zawsze potrafią zrozumieć, co myśli sobie, jak działa i jak myśli przedsiębiorca. I przedsiębiorcy czują się co chwilę kontrolowani, muszą się tłumaczyć urzędnikom z różnych swoich decyzji. I działań, po prostu działań. No, jeszcze na dodatek muszą płacić bardzo wysokie podatki, wliczając w to ZUS i to utrudnia działalność. Natomiast to, co jeszcze przeszkadza, to właśnie kadra, która nie jest przygotowana tak, jakby przedsiębiorcy tego oczekiwali. No właśnie, bo my wiele razy informowaliśmy, chociażby w naszych serwisach informacyjnych, że brakuje przedsiębiorcom fachowców, szukają tak zwanych złotych rączek, ale i inżynierów, i rzemieślników, a wyższe wykształcenie też nie jest gwarancją zatrudnienia. Szukają każdego. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie, myślę, o fachowców, chociaż też. I chciałoby się, żeby sami specjaliści najwyższej klasy pracowali tutaj w koszalińskich firmach, ale po prostu brakuje osób przygotowanych do tego, żeby podjąć pracę najlepiej od pierwszego dnia pracy, czyli zatrudniam pracownika i on siada do biurka, czy staje przy konkretnej maszynie i pracuje. A jak się dzieje? Nie chcą tej pracy? Nie potrafią? Nie są dobrze przygotowani, no bo u nas ogólnie w kraju jest taka sytuacja, że szkoły nie przygotowują do wykonywania zawodu takiego praktycznego, tylko mają jakiś program, który muszą zrealizować i bardzo dużo jest teorii, bardzo, bardzo mało tej praktyki, w związku z czym przychodzi taki pracownik do pracy, taki absolwent, powiedzmy, szkoły do pracy i nie wie za bardzo, jak pracować. To jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia jest taka, że kierunki nauczania czy też szkolenia, które organizuje Urząd Pracy, nie do końca są dostosowane do tego, jakie są potrzeby faktycznie przedsiębiorców. A Urząd Pracy się broni i mówi, że wcale tak nie jest i chociażby organizuje tak zwane praktyczne przygotowanie do zawodu, które może trwać nawet półtora roku. Tylko jest jedno ale. Bariery biurokratyczne, które stawia Urząd Pracy, zniechęcają przedsiębiorców do tego, żeby tym się zajmować, no bo jeżeli niemalże trzeba zatrudnić pracownika, który będzie się zajmował tym, powiedzmy, tą osobą, która będzie przeprowadzała to czy uczestniczyła w tym przygotowaniu zawodowym,
no to przedsiębiorca stwierdza, nie mam na to czasu, nie ma kto się tym zająć, nie mam na to pieniędzy. W przyszłym tygodniu Północna Izba organizuje takie duże spotkanie też dla przedstawicieli szkół związane właśnie z dostosowaniem kształcenia do potrzeb, do rynku pracy, do tego, co się teraz dzieje. Jak pan myśli, jakie będzie zainteresowanie? I co możecie zmienić tym spotkaniem? Przynajmniej podjąć wspólne rozmowy. I fajne jest to, że właśnie przedstawiciele szkół są zainteresowani, jest bardzo dużo zgłoszeń. Samorządowcy zgłosili się, są zainteresowani uczestnictwem w tym spotkaniu. No i przedsiębiorcy też chcą wypowiedzieć swoje zdanie. Nam zależy na tym, żeby właśnie wyjaśniać sobie pomiędzy tymi trzema stronami, szkolnictwo, samorząd i przedsiębiorcy, że oczekiwania tych przedsiębiorców są trochę inne niż kierunki kształcenia i żeby znaleźć pomysł na to, jest bardzo trudne zagadnienie, ale możliwe do zrealizowania, żeby znaleźć pomysł na to, żeby bardziej dostosować te kierunki kształcenia do tych faktycznych potrzeb. To pomówmy o tym naszym koszalińskim rynku, chociażby o szkołach. To co się powinno w szkołach zmienić? Mamy takie szkoły, jakie mamy, o takich, a nie innych profilach. Oczywiście dodać kolejne kierunki. No, mamy w Koszalinie firmy z różnych branż, szczególnie można powiedzieć te produkcyjne najlepiej wziąć jako przykład, bo najwięcej osób są w stanie zatrudnić. Więc tutaj strasznie dziwi ten fakt, że co roku nie wychodzi na rynek dziesiątki albo setki absolwentów szkół średnich, zawodowych nawet, którzy znają się na fileciarstwie. Skoro mamy firmy z przetwórstwa rybnego, jesteśmy nad morzem, każdy taki absolwent, jeżeli nie dostanie pracy w firmie produkcyjnej, jeżeli chodzi o przetwórstwo rybne, no to może pracować w każdej restauracji czy barze. Takie jest. Może też kwestia jest zarobków takich, a nie innych. Myślę, że akurat te firmy, które produkują, przetwarzają ryby, są w stanie płacić całkiem przyzwoite pieniądze. Wiadomo, że jest to praca no, niełatwa, ale może być. Mówimy o dobrze płatnej pracy w granicach najniższego wynagrodzenia krajowego? Pomijmy to milczenie. Nie. To najniższe wynagrodzenie, my ciągle porównujemy to najniższe wynagrodzenie do średniej krajowej, tej, która jest publicznie podawana. Natomiast nikt nie bierze pod uwagę, że w średniej krajowej nie są ujmowane mikrofirmy i 40% społeczeństwa pracuje właśnie w mikrofirmach, a w ogóle nie bierze się do tych statystyk, tych zarobków, które są w mikrofirmach, więc ta średnia tak naprawdę jest dużo niższa i jeżeli ktoś zarabia 2-2,5 tysiąca brutto, jak na rynek koszaliński, to moim zdaniem są to dość wysokie zarobki. Też być może chodzi o pogląd, patrzenie na tych młodych ludzi, którzy nie idą na przykład do szkoły zawodowej, ale wolą iść do liceum po prostu, bo liceum, prawda? Bo rodzice i dziadkowie tak mówią, skończ studia, to będziesz miał pracę. Natomiast mądrzy ludzie powinni doradzać swoim dzieciom czy wnukom, naucz się konkretnego zawodu. Czy będziesz inżynierem, mechanikiem, czy będziesz spawaczem, to jest taki sam konkretny zawód. Kiedyś wróćmy jeszcze do tej pomocy przedsiębiorcom. Kiedyś mówił pan w tym studiu, w Radiu Koszalin, że brakuje wsparcia chociażby tutaj lokalnego ze strony władz. Coś się zmieniło? Znaczy tak, ja jestem ostatnio pod wrażeniem strefy ekonomicznej. Byłem na jubileuszu i tu mi troszeczkę oczy się otworzyły, że jednak wiele osób, które były zaangażowane w powstanie tej strefy, zrobiły naprawdę kawał dobrej roboty. I to jest taki krok, który jednak skierowali ku przedsiębiorcom. Natomiast no, to co jest przeze mnie no, jakby oceniane trochę negatywnie, to, że tej malutkiej przedsiębiorczości, tych mikrofirm się nie dostrzega i im się nie pomaga. I ja wiem o tym, że to jest trudne, bo samorząd nie za bardzo może pomagać. No bo jak może pomagać? Przecież pieniędzy nie da tym małym firmom. Ale mój pomysł jest taki, że na przykład można by było wspólnie promować ten Koszalin i tę przedsiębiorczość koszalińską na przykład wśród mieszkańców Koszalina, ale też gdzieś szerzej, w regionie, w Polsce. Ten nasz Koszalin i tę przedsiębiorczość małą koszalińską. Rozwojowi miasta przysłuży się chociażby lotnisko, ta przebudowa rynka, rynek w nowej odsłonie?
Rynek, myślę, tak, bo może powstawać więcej lokali gastronomicznych w centrum miasta. A podoba się panu ta koncepcja, to co ma tam stanąć? Akurat mi osobiście tak. Przejdźmy do lotniska. Natomiast co do lotniska, to tutaj mam mieszane uczucia, bo tak, na pewno by było wygodniej, jakby lotnisko było bliżej i sam bym był tym zachwycony. Natomiast koszty, jakie trzeba ponieść na to lotnisko, no to myślę, że są nieadekwatne do tych korzyści i moim zdaniem lepiej by było zrobić idealny dojazd do Goleniowa i zrobić silne lotnisko w Goleniowie, żebyśmy stamtąd tam mogli łatwo dojechać i stamtąd łatwo dolecieć. Pan wie, że jutro rozwinie się worek z prezentami? Tak. Mikołaj ruszy w świat, ale Mikołaj ze szlachetną paczką. To jest bardzo ważna sprawa. Zaangażowanych jest wielu ludzi, wielu wolontariuszy, także Północna Izba Gospodarcza. Tak jest. No, tak, takim akcjom no, my sprzyjamy, zresztą w wiele akcji się angażujemy. Piękna akcja, wiele wzruszeń i tak naprawdę wspaniałe jest to, że tak bardzo ludzie się w to angażują i chcą pomagać. To jest przykład, jak umiejętnie pomagać? Tak, umiejętnie. No, Szlachetna Paczka w ogóle jest świetnie zorganizowaną akcją. Ale zdaje się, jeszcze chyba rodziny czekają, tak? Tak, ale już to z dnia na dzień, to po kilka rodzin zyskuje nowych, że tak powiem, opiekunów, czy darczyńców, a może tak. I to na pewno wszystkie rodziny zostaną obdarowane, także tu nie ma co do tego obaw. Panu się też udziela szał przedświątecznych zakupów? No tak. Nie liczenie się z groszem? Może liczenie z groszem to zawsze, ale jutro pewnie ten szał będzie największy. Niestety. A co z rozsądkiem? A co z rozsądkiem przy zakupach świątecznych? Nie, jest rozsądek. Myślę, że no nieraz... Nie ulegać iluzji, grając tak, w tle muzyce. Tak, tak. Nie powinniśmy się temu poddawać, ale z rozsądkiem i praktyczne, z mojego punktu widzenia, prezenty kupować. Żeby potem nie było zdziwienia i pustego portfela. Dziękuję tak bardzo. Jest. Robert Bodendorf, prezes Koszańskiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję serdecznie. Gość Studia Bałtyk.